Witajcie, drodzy internauci. 19. Polska nas potrzebuje, jest wśród Was. Dariusz Grabowski, rozpoczynam. Dzisiaj kilka tematów. Krótko, zwięźle, ale są one ważne. Ja wiem, są wakacje, Wy chcecie odpocząć, ale też są sprawy, które nie mogą czekać. Pierwsza, bardzo ważna. Otóż okazuje się, że 500+, tak chwalone, tak gloryfikowany przez rządzących, nie rozwiązuje problemu ubóstwa. W tym roku po raz pierwszy od dłuższego czasu skala ubóstwa się rozszerzyła. Zwiększył się procent ludzi biednych i biedniejących. Z czego to wynika? Ktoś powie, przecież to niemożliwe, przecież daje się pieniądze. Ale po pierwsze, nie wszystkie grupy ludności ją dostają. Po drugie, inflacja w tych obszarach, w tej na przykład żywności, usługach, które nabywają ludzie biedni, inflacja jest zdecydowanie wyższa niż to, co przedstawia GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. I efekt jest jaki? Otóż właśnie dochody szeregu osób, czy rodzin wielodzietnych, czy pojedynczych osób, czy emerytów, realnie spadły. Skala ubóstwa się zwiększyła, są odpowiednie współczynniki, którymi naukowcy się posługują i tak dalej, żeby to mierzyć i oni dzisiaj o tym otwarcie mówią. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że bardzo byśmy chcieli, my, środowisko i przedsiębiorców, i zatroskanych ekonomistów, chcielibyśmy, żebyście wy, Polacy, zrozumieli, że nie ma jednej prostej recepty na nasze problemy. 500+ to nie jest recepta na wszystko. Rozwiązanie naszych problemów to jest szereg działań następujących po sobie. A w tym wypadku takim rozwiązaniem, o które zawsze walczyliśmy, jest kwota wolna od podatku. Kwota wolna od podatku, która dla człowieka pracującego ciężko, ale którą się odbiera umownie, przyjmijmy, 1/3 wypracowanej jego sumy płacy. Odbiera się na podatki, opłaty, składki i tak dalej. Gdyby to nie było odbierane, albo gdyby zwiększyć kwotę, która jest wolna od podatku dochodowego, oto to jest to rozwiązanie, o które walczymy. Ja przypomnę, że opodatkowanie płac niskich w Polsce jest stosunkowo najwyższe. Co więcej, że kwota wolna od podatku w Polsce jest najniższa w całej Europie, poza chyba Rumunią. To jest właśnie niedobre, to jest to zło. Pozdrawiamy Mateusza, który w tej chwili do nas dołączył. Panie Mateuszu, współczujemy, że nie na wakacjach, ale ktoś musi pracować, prawda? Więc zawijamy, zakasujemy rękawy i do roboty. I to jest pierwsza sprawa. Przepraszam, mamy pytanie. Pan Janusz z Poczty, z Onetu. Jak dają, każdy weźmie. Jest lepszy sposób na bogatszą Polskę? No właśnie. Przede wszystkim nie ma jednego rozwiązania wszystkich problemów. Trzeba strategii. Trzeba działań i po stronie przedsiębiorców, i po stronie dochodów, i po stronie kosztów, i po stronie podatków. Jakbyście Państwo porozmawiali z ekonomistami, oni od razu to powiedzą. Nie można chcieć podnosić płacy i oczekiwać, że nie będzie efektu inflacyjnego i w tej chwili zaczynamy wchodzić w taki okres. To jest najbardziej niebezpieczne. To jest niepokojące i to może się źle skończyć. Jeszcze raz powtarzam. Sygnał pierwszy jest, władza powinna skorygować swoje działania. Jeśli tego nie zrobi, niestety mogą nastąpić bardzo, bardzo przykre konsekwencje. Pani Ewa, kobieta wśród nas, nic bardziej nie cieszy jak kobiety, które nas oglądają. Jeszcze jedno pytanie. Pani Anna, ja już złożyłam wniosek na pierwsze dziecko. Przecież to gotowy grosz. Kwota wolna to więcej niż 500 zł. A jak dzieci więcej, to się opłaci. Pani Anna, ja się znakomicie zgadzam. Ja nawet rozumiem, że pośpiech w składaniu wniosków o 500+, podobno już ponad 400 tysięcy,
rodzin czy osób złożyło takie wnioski, wynika z takiego właśnie poczucia troski o własny dom i o własne dzieci. To jest absolutnie uzasadnione. Ale czy nie byłoby przyzwoiciej, gdyby czy pani, czy mąż przyszedł do domu i powiedział: kochana, zarabiam o 500, 1000 więcej, bo wzrosła kwota wolna od podatku i jestem prawdziwym ojcem i to jest dowodem, że jestem dobrym pracownikiem, mogę być godnym, szanowanym przez was ojcem rodziny. To o to chodzi. Pozdrawiam pana Piotra. I teraz druga rzecz z tym związana poniekąd, do której przejdźmy, to jest kwestia rolników. Otóż ja wczoraj z przyjaciółmi byłem na spotkaniu pod Rawą Mazowiecką, spotkaniu z rolnikami zadłużonymi. Z rolnikami, którzy stoją wobec problemu egzekucji komorniczej, gdzie komornik wchodzi, zabiera maszynę, albo nie daj Boże istnieje zagrożenie, że zabierze inwentarz. Moi Państwo, to nie są żarty. Pamiętajcie, że dla rolnika ziemia i jego praca to jest swoista misja. To jest poczucie obowiązku, to jest to związanie z przyrodą, to jest coś, co my ludzie z miasta, nawet jeśli staramy się zrozumieć, często nie jesteśmy w stanie do końca ogarnąć. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś chciał rozwijać swoje gospodarstwo. Mało tego, jemu powiedziano, że to jest najprostsze, co powinien zrobić, wziąć kredyt, zbudować czy oborę, czy chlewnie, czy jakieś inne budynki, kupić maszyny i wszystko pójdzie, a on w dodatku wiedział, że on się na tym zna, że ma do tego pasję, serce. I zrobił to i co się okazuje? Nagle z jakichś powodów albo nie chce się od niego odebrać jego płodów, albo jest nieurodzaj, spada dochód w rodzinie i ciężko jest spłacić kredyt. Jest szereg innych przyczyn, które nagle spowodowały, że on tego kredytu nie może spłacić. I gdyby to były pojedyncze przypadki, to byśmy powiedzieli, to jest los, takie jest życie. Ale w tej chwili w Polsce to przestał być problem jednej, drugiej, dziesiątej rodziny rolniczej. To staje się wielki problem tysięcy rolników. Pani Barbara jest z nami, pani Basiu, kłaniamy się niziutko. To jest problem coraz większej rzeszy rolników. I co w związku z tym? Otóż ja dodam do tego jedną uwagę. Ci rolnicy są często namawiani, by tak powiedzieć, podprowadzani pod kredyt. Ich się uwodzi tym, że wszystko będzie pięknie, ładnie. Tam nie ma czystych reguł gry. To jest bardzo nieczysta gra o przejmowanie ziemi, o likwidowanie gospodarstw i wreszcie zarabianie na tych nawet biedakach, którzy wpadli w tarapaty. Jak? Bo oni oddają maszyny. Te maszyny są często spłacone w 80-90%. Oni oddają to, co wzięli na ten kredyt, co jest o wiele więcej warte. Właśnie z tego powodu muszą oddać, że takie jest prawo, że takie są reguły, że to nawet nie są już banki, to są dziwne parainstytucje, niestety, powiedzmy szczerze, powiązane często z bankami, stworzone właśnie poprzez kapitał bankowy. A gdzie jest państwo? A gdzie jest minister rolnictwa, który bez przerwy rzuca jakieś hasła i programy? Tak nie powinno być. Więc byliśmy na takim spotkaniu. Rozmawialiśmy z ludźmi. Wspaniałe młode panie, kobiety, które chciały być żonami i gospodarzami w tych gospodarstwach, opowiadają o jakichś tragicznych swoich problemach. Mówimy o tym dlatego, że problem wsi, dochodów na wsi, dostępu do kredytu, dostępu do rynków zbytu, to wszystko wygląda coraz gorzej, a praca rolnika jest nieszanowana, a jednocześnie ludziom z miasta próbuje się wmówić, że rolnicy pływają w luksusie i tak dalej. Być może są tacy, bo próbuje się też gdzieś podzielić, ale patrzmy na tych, którzy są w tarapatach. Tam nam opowiadano o samobójstwach, o tragediach, gdzie zostają rodziny wielodzietne bez ojca, właśnie dlatego, że ojciec odszedł, bo nie wytrzymał tej udręki. Moi Państwo,
spróbujmy patrzeć też na to, że środowisko wiejskie nigdy przedtem, nawet za komuny, nie było zmuszone do tak szybkiej zmiany swojej mentalności, osobowości, zachowań, postaw w związku z rynkiem, decydowania, kalkulowania, podejmowania decyzji. Tak nigdy nie było. I im się nie pomaga, ich się nie wspiera w tym, co powinni robić. Im się nie mówi prawdy przede wszystkim. Ich się uwodzi. A ci, którzy to robią, mają jeden niestety zbójecki interes. Jeśli upadnie, przejmiemy tą ziemię, przejmiemy to gospodarstwo, na tym jeszcze zarobimy i zgubimy konkurenta. I to jest wielki, wielki problem. Pan Leszek pyta, sądzi pan, że kwota wolna to konkret i przyszłość, a 500 plus może być w chudych latach zagrożone? To jest znak zapytania. Panie Leszku, nie wyobrażam sobie, by ktoś w Polsce objął władzę i podjął tak aspołeczną, złą decyzję, jak likwidacja 500+. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że 500+, obciążające budżet państwa, zmieniające relacje społeczne, bo nie oszukujmy się, są tacy, którzy mówią, mam 500+, czy mam troje dzieci, mi to wystarczy, nie muszę pracować. 500+, mając swoje wady, trzeba poszukać recept, które nas uwolnią od wad 500+. Niech 500+ zostanie, ale uwolnijmy się od tych wad. Pierwszą regułą jest kwota wolna od podatku. O to walczmy. I to jest to najważniejsze. Widzę sporo pytań i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Pani Basia, czy pana zdaniem jest to forma wywłaszczania? Rozumiem, że chodzi o rolników. Absolutnie tak. Ilość gospodarstw w Polsce spada. Nastąpiło rozbicie na gospodarstwa towarowe, których jest zdecydowanie mało. To jest jakieś 200, mówi się 300 tysięcy. Później jest około znowu 300, może trochę więcej tysięcy gospodarstw, które mają kontakt z rynkiem, czyli jednak produkują na rynku. I jest duża rzesza, ile to jest? 600, 700, może 800 tysięcy, może trochę mniej gospodarstw, które praktycznie z rynkiem kontaktu nie mają. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, kogo dotyczy problem? Otóż problem dotyczy tych większych rolników, którzy chcą się modernizować, chcą inwestować, chcą się rozwijać. I tutaj ten, który wywłaszcza, tak jak tu jest napisane, przychodzi na gotowe. Przychodzi na duże gospodarstwo, niech to będzie 100 kilkadziesiąt hektarów i mówi, przykro mi, nie spłacasz zadłużenia, musimy zabrać ci najpierw sprzęt, później jakąś działkę, później coś. Nie daj Boże, żeby tak było. Ale ten proceder dotyczy dużych, towarowych gospodarstw i na tym polega tragedia, bo duże gospodarstwa towarowe to są inwestycje i nakłady pracy poniesione przez tego rolnika, który je miał. Także to jest bardzo ważne. A teraz nowa sprawa. Jeszcze mamy pytanie pana Krzysztofa. Państwo wycofało się z moderowania gospodarki. Reszta to konsekwencje. Powiem, państwo się wycofało i nie wycofało, bo państwo w jednych miejscach, tam gdzie właśnie powinno być aktywne, gdzie powinno wspierać polską małą i średnią przedsiębiorczość, idzie na wstecznym biegu, a tam, gdzie powinno pilnować, żeby nie następowała przewaga wielkiego kapitału, najczęściej zagranicznego, tam to państwo niestety wspierają. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Cieszę się, że jest pan z nami. Więc to moderowanie gospodarki jest w tym najgorszym rozumieniu tego terminu. Pilnuje się tych i wspiera się tych, którzy akurat powinni być traktowani bardzo, można powiedzieć, uważnie i rozliczani z tego, co robią. I w tym momencie dochodzimy do pewnej rzeczy, której nie mogę przemilczeć dzisiaj. Mam przed sobą gazetę, a w niej wywiad z panią Henryką Bochniarz, szefową Konfederacji Wywiadu.
To jest konfederacja zrzeszająca duże czy największe polskie przedsiębiorstwa, przy czym polskie tu też takie oko można puścić, ponieważ te polskie to na przykład jest polska nazwa i zagraniczna siedziba i tak dalej, czyli kraj pochodzenia jest za granicą, działalność tu prowadzona jest w Polsce i to jest tytuł do tego, by się nazywać, że jesteście członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców. I co pisze, czy co mówi pani Henryka Bochner? Otóż ona mówi, że mali przedsiębiorcy tkwią w swych poglądach i na wiele rzeczy, do których są przyzwyczajeni, a przede wszystkim do robienia interesów, nie do rozwoju firm i nie do ryzykowania. Moi Państwo, to mówi przedstawicielka niby właśnie polskich przedsiębiorców. Że oni nie są skorzy do inwestowania. Ale jak mogą być skorzy, jak urzędy skarbowe, liczne instytucje czyhają na nie, jak polityka rządu jest nakierowana na to, by ich wszędzie, gdzie tylko można, rozliczyć co do najmniejszego grosika, nie pomagając im w niczym. Ja przypomnę, że są takie dziedziny gospodarki, których prawo nakazuje, by państwo podnosiło ceny urzędowe. Czy wiecie państwo, że te ceny nie są często podnoszone od 2004 roku, mimo że była inflacja, jest inflacja, mimo że koszty robocizny rosną i to ustawowo. I gdzie jest to państwo? Gdzie jest to prawo? Prawda? Ale jedźmy dalej, moi państwo. Cytuję. Mali przedsiębiorcy są za obowiązkowym samorządem gospodarczym, ale nie dostrzegają, że mógłby być fasadowy i kierowany przez rząd. Moi Państwo, pani Bochniarz przyznaje, że polscy przedsiębiorcy już zrozumieli, że powinni się zorganizować to, co my powtarzamy codziennie. Powinni się zorganizować, mieć swoją reprezentację polityczną, tak jak w Niemczech, tak jak we Francji. Mieć i mieć wpływ na politykę. I pani Bochniarz mówi, ale to grozi, przepraszam, że to będzie fasadowy samorząd. Ona już to wie, ale dzięki temu jej uprzywilejowana Konfederacja Pracodawców ma, można powiedzieć, kontakt z władzą od tak, jak się tylko żyć. No i wreszcie to, co mną rzuca o ziemię. Co ciągnie naszą gospodarkę, pyta dziennikarz. Odpowiedź. Przede wszystkim duże firmy. Z kapitałem zagranicznym. Musimy o nie dbać. By tego kapitału nie ubyło, by przynosi on know-how potrzebny gospodarce. No moi Państwo, czyli kapitał zagraniczny, o którym wiemy, że czy to handlowy, czy produkcyjny, jest często zwolniony z podatków w Polsce, ma specjalne dotacje, ma specjalne dopłaty z Unii Europejskiej. Prawda? Ten kapitał, który na dodatek, nawet jak powinien płacić podatki, to tak żongluje kosztami, że nie płaci podatku. Oto to jest to, co ciągnie polską gospodarkę, prawda? I pani Bochniarz jakoś nie chce zauważyć, że takie firmy jak Ursus, przecież należąca chyba do Lewiatana, bo duża firma, mająca znakomity produkt, technologię, upada i ja nie słyszałem, żeby chociaż zajęknął się ktoś nad Ursusem, że jest w tarapatach i trzeba mu pomóc. Jakoś na to pani Bochniarz nie znajduje ani czasu, ani ochoty. A przecież te firmy zagraniczne, które tak pani Bochniarz wychwala, nam serwują żywność, o której wiemy, że jest coraz gorszej jakości, środki czystości, środki pralnicze, które jakościowo są bez porównania gorsze i ona to nazywa ten know-how, czyli know-how po zachodnioeuropejsku według pani Bochniarz, to jest dziadostwo, prawie że jak lusterka czarnym ludziom sprzedawać, prawda? Paciorki sprzedawać, oni i tak kupią, jeszcze mają się oblizać i bić brawo. To jest dramat, moi państwo, i patrzmy na to z otwartymi oczami i nie dopuszczajmy do takiej sytuacji. Przepraszam, że mówię z emocją, ale kochani, ja jestem przedsiębiorcą, my wreszcie się zorganizujmy. Ci, którzy są wielcy, mają inne interesy niż polski mały i średni przedsiębiorca. My mamy tu obowiązek, ten kto płaci podatki w Polsce, ten jest prawdziwym polskim przedsiębiorcą. To powinna być reguła, której się trzymajmy. Dajmy te dopłaty polskiemu małemu kapitałowi.
to pani Buchniarz zobaczy, co się będzie działo. Przepraszam za uniesienie, już się wycisza. Pytanie. Czy taką formę wspierania jest pana zdaniem 20 milionów dla JP Morgan? Pieniądze te dał temu bankowi premier Morawiecki. Cóż, to jest właśnie, by tak powiedzieć, świat międzynarodowej finansjery, w który weszliśmy, ze wszystkimi tego, by tak powiedzieć, konsekwencjami. Ja mogę się tylko domyślać, że te 20 milionów to jest, przepraszam, drobiażdżek w stosunku do tego, czego sobie JP Morgan zażyczył. A z pewnością zażyczył sobie dostępu do rynku, udziału w jakichś operacjach finansowych, kredytowaniu i finansowaniu jakichś dużych przedsięwzięć. I o tym się nie mówi, a to jest ważniejsze, bo na tym dopiero JP Morgan zarobi. Te 20 milionów, moi Państwo, to jest tak jakby na piwek rzucić, zgoda? To nie o takich pieniądzach prawdziwi dżentelmeni gadają, a JP Morgan to jest pierwsza trójka banków na świecie i tam taka kwota to jest tak jak puch, który poleciał. Więc ja bym wolał wiedzieć, na czym ma polegać współpraca polskiego rządu z bankiem JP Morgan. Pan Andrzej Stępniewski, pozdrawiamy pana Andrzeja Stępniewskiego. Panie Andrzeju, trzymajmy się, bo po prostu wiem, że jest pan wybitną postacią, wybitnym przedsiębiorcą, człowiekiem wielkiego serca, wielkiego charakteru. Zdrówka, zdrówka i serdeczności. Moi drodzy, a teraz troszeczkę lżejszy temat, ale nie mogę go pominąć. Znowu czytam w dzisiejszej gazecie, że znowu rusza w Warszawie tak zwana, jak to się nazywa, masa krytyczna. Rowerzyści wyjadą w piątek po południu, raz na miesiąc, w czasie, kiedy ludzie chcą ruszać z miasta na weekend, ruszy przez Warszawę masa krytyczna i sparaliżuje miasto. Jakbym miał troszeczkę luźniej, to bym zaczął, przepraszam, jeśli sfałszuję. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. Proszę Państwa, jest 9 milionów rowerów w Pekinie. I to jest fakt. To śpiewa Kate Melua. Ale w Warszawie ile jest rowerów? Zadałem sobie trud i policzyłem z grubsza, ale dosyć dokładnie, ile dni i ile osób jest w stanie jeździć na rowerze w Warszawie. Według jakiej reguły? Listopad, grudzień, styczeń, luty? Na rowerach się nie jeździ. W dni deszczowe bardzo się nie jeździ. Ludzie powyżej 65 roku życia raczej nie jeżdżą. Dzieci poniżej 10 roku życia nie jeżdżą. I ileś inwalidzi, niepełnosprawni, niewidomi nie jeżdżą. Ja to po prostu zliczyłem. I wiecie Państwo, jaki mi wyszedł współczynnik? Otóż wyszło mi, że w Warszawie, nawet ze studentami, którzy wyjeżdżają w lato, przecież ich nie ma, ileś ludzi wyjeżdża na wakacje. W Warszawie ludzi razy dni, którzy są na rowerach, jest nie więcej niż 3% w roku. 3%. I tak oto 3% ludzi dyktuje warunki i oni mówią, oni chcą ścieżek rowerowych. Mało tego, oni podatków nie płacą, oni mają i chodniki, oni mają prawo jeździć gdzie chcą i pod prąd ulicami, jeszcze poślą parę jobów, jak ktoś chce im zwrócić uwagę. I te 3% dyktuje, że dla nich trzeba budować ścieżki rowerowe, drogi, wszystko dla nich się należy. Należy się. To jest, przepraszam, to jest najbardziej wynaturzona postać tego, co się nazywa 500+. Należy się. Jeśli ktoś zaczyna w ten sposób mówić, to jest tragedia. Ja jestem za ścieżkami rowerowymi. Ja jestem całe życie człowiekiem sportu i wiem, co to jest sport. Ale ja wiem, że niepełnosprawny, niewidomy, kiedy są ścieżki rowerowe, on jest zgubiony, on nie wie, co się dzieje, czy nie lepiej zbudować ścieżki i drogi dla niewidomych, niepełnosprawnych. Są w Chinach całe wielkie dzielnice w ten sposób budowane. To my dla
wąskiego grona, które tak sobie lubi spędzać czas, szanuje rowerzystów, ale zacznijcie szanować wszystkich innych, bo to, co się próbuje z was zrobić, to was skłócić z całą resztą Polaków, ukazać was jako tych, którzy są, im się należy i są pokrzywdzeni, chociaż podatki mają płacić kierowcy, mieszkańcy Warszawy i tak dalej, ci, którzy jeżdżą. Witam pana Andrzeja serdecznie. Widzę, że mamy bardzo długie pytanie. Pan Bogusław o rolnictwie. Więcej takich spotkań, aby rolnicy się oswoili z sytuacją i odtworzyli, nie wstydząc powiedzieć o swoich, długach oraz jak do nich, do ich powstania byli namawiani, a nawet zmuszani podkładanymi dokumentami do podpisania, które niby mają uratować rolnika z beznadziejnej sytuacji ekonomicznej. Zgadzam się. Moi Państwo, proces wywłaszczania z własności w Polsce jest najbardziej tragiczny z tego względu, że my w ogromnym stopniu po upadku komuny pozbyliśmy się własności przedsiębiorstw, firm, czyli tego, co się nazywa kapitałem. My nie jesteśmy właścicielami, my tam pracujemy. Większość firm to są maleńkie firmy rodzinne o niewielkim majątku. Jedyne tak naprawdę, co nam pozostało, to niewielka część przemysłu. Trochę surowcowy, trochę paliwowy i właśnie ziemia. I ziemia, co trzeba też powiedzieć, bo na tym spotkaniu o dziwo, mówię to, nawet byłem zdziwiony, to rolnicy podkreślali, że bogactwa naturalne w polskiej ziemi są przeogromne. Są w dodatku często zinwentaryzowane. My znamy te zasoby, my wiemy, że one są. I jest robione wszystko, żebyśmy albo ich nie eksploatowali, albo żebyśmy weszli w tak skomplikowane międzynarodowe układy, prawda, które spowodują, że praktycznie utracimy i własność, i kontrolę nad tymi zasobami. A zatem ta sytuacja w rolnictwie jest bardzo ważna, ale dlatego przecież my powołaliśmy Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt. Prosimy, pomagajcie nam w tym. My głośno mówimy, trzeba większego budżetu na rolnictwo, trzeba oddłużenia rolników, trzeba innej polityki skupu, innej polityki finansowania rolnictwa i innej polityki akceptowania importowanych towarów rolno-spożywczych i nie tylko rolno-spożywczych na polskim rynku. To jest tak oczywiste, że można powiedzieć, dlaczego to się nie dzieje. Jest jedna odpowiedź. A właśnie nie dzieje się, bo są możni, którzy potrafią odpowiednio zmotywować, przekonać rządzących u nas, że to się nie da. Pani Bochniarz jest tego znakomitym przykładem. Nie mogę sobie odmówić tego powrotu. Moi Państwo, co ciągnie naszą gospodarkę? Przede wszystkim duże firmy, najczęściej z kapitałem zagranicznym. Jeśli takiej Polski chcemy, to to znaczy, że będziemy wyłącznie pracownikami i oby jeszcze zarabiającymi godziwie w naszym kraju. Na to się nigdy nie zgodzimy. Właśnie na to się nie możemy zgodzić i dlatego mówimy stanowczo nie. Kochani, to już chyba pora dać wam odpocząć, bo się bardzo dobrze mi z wami rozmawiało. Liczę na to, że coś z tego zapamiętacie i że spotkamy się. Za tydzień, 19, Dariusz Grabowski, Polska nas potrzebuje, Polska was potrzebuje. Spotkajmy się nie tylko w internecie, ale spotkajmy się wszędzie, gdzie możemy sobie pomóc, by pokazać, że robimy coś dobrego. Dzięki.